witam serdecznie na briefingu poświęconym podsumowaniu projektu, który chcę zrealizować wspólnie z środowiskami lewicowymi, takimi jak OPZZ Lewica, czyli podsumowanie projektu Renta Wdowia. Na samym początku chciałbym w imieniu nas wszystkich podziękować mieszkańcom za to, że obdarzyli nas naprawdę zaufaniem przy zbieraniu podpisów w dobie, kiedy sprawa PESEL-i jest sprawą kontrowersyjną, wtedy kiedy mieszkańcy w wielu miastach, bo takie informacje otrzymywaliśmy, nie chcieli podpisywać, mieszkańcy Grudziądza podpisywali się bardzo chętnie pod projektem, o którym wspominaliśmy i mówiliśmy, że jest to projekt apolityczny. Były pewne obawy, ale przez ten czas, przez te dwa miesiące prawie, odbyliśmy kilka spotkań na targowiskach, na rynkach. Tu w naszej siedzibie sześciokrotnie pełniliśmy dyżury. Członkowie Lewicy i OPZZ-u wyszli w miasto i myślę, że wszyscy potwierdzą, spotkaliśmy się naprawdę z chęcią, z taką aprobatą do tego pomysłu i za to serdecznie chciałbym podziękować i chciałbym, żeby o szczegółach tej akcji powiedział także członek zarządu Przemek Deker, później pozostali nasi członkowie oraz szef OPZZ. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo ten rezonans tej akcji jest ogromny. I to dzięki też Państwu, czyli mediom, ta informacja się dostała do mieszkańców i mnie się wydaje, że w Grudziądzu nie ma osoby, która by nie słyszała o Rencie Wdowie. Ludzie zaczepiali nas na ulicach, na stacji benzynowej pytali, gdzie można się podpisać, jak wesprzeć akcję, więc 1500 podpisów w zaledwie półtora, dwa miesiące, tak, zebraliśmy i szło to, powiem Państwu, jak burza. Mieszkańcy przychodzili do naszej siedziby, ustawiały się kolejki, pogoda była straszna, padał deszcz, padał śnieg z deszczem, było zimno, mimo to mieszkańcy przychodzili i bardzo chętnie się podpisywali pod naszą inicjatywą. Byliśmy w całym mieście, byliśmy na wszystkich osiedlach, byliśmy na targowiskach miejskich, zbieraliśmy w naszej siedzibie, także jeszcze raz serdeczne podziękowania dla wszystkich mieszkańców, którzy zechcieli wesprzeć inicjatywę, dla mediów za to, że nagłośniły akcję. 1500 podpisów, te podpisy wstępnie już zostały zweryfikowane. Teraz trwa jeszcze zbiórka w innych częściach województwa. Plan zakłada, że do wakacji odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy wprowadzającej rentę wdowie i mamy nadzieję, że ta renta wdowie stanie się częścią porządku prawnego naszego kraju. Dzięki temu emeryci i renciści zyskają realne wsparcie. Oczywiście projekt ustawy jest, on zmienia ustawę o świadczeniach społecznych, natomiast konkluzja jest taka, że jeśli dzisiaj są małżonkowie, pan Jan Kowalski, pani Janina Kowalska, pan Jan Kowalski ma wyższe świadczenie niż pani Janina i umiera, no to dzisiaj pani Janina ma prawo do świadczenia męża w wysokości 85%. Po wprowadzeniu renty wdowej miałaby też prawo do połowy swojego świadczenia. Jest to realne wsparcie dla osób najuboższych, samotnych, starszych, którzy często ledwo wiążą koniec z końcem. Może ja tylko dopowiem i potwierdzę, rzeczywiście, tak jak koledzy już wspomnieli, nie było żadnego problemu, żeby po prostu namawiać do podpisu. Były takie przypadki, że byliśmy na rynku, nawet wołali, żeby poczekali, bo chcą podpisać. Jest to bardzo miłe i to wiadomo, żeby tylko to wszystko przeszło, bo prawdopodobnie już taka jedna była, była schowana gdzieś tam, no wiadomo, żeby to przeszło, to naprawdę byliby ci, co zresztą to każdego może spotkać, także to jest właściwie, podpisy zbieramy dla wszystkich i to jest właściwie dla wszystkich, którzy mogą z tego skorzystać. Dziękuję. Można jeszcze jedną rzecz chciałem, szanowni Państwo, dodać, że procedura teraz jest taka, nasze podpisy pojechały już, że tak powiem, do Warszawy.
będą z całej Polski spływały, tak? Mamy taką nadzieję, że ta zbiórka podobnie przebiega jak w Grudziądzu, tak? Że naprawdę ludzie chętnie podpisywali, był taki wow, jak to się mówi. Było zaangażowanie i procedura jest następująca. W momencie, kiedy będzie zebranych 100 tysięcy podpisów, to powinno nastąpić z końcem marca, na początku kwietnia. Do laski marszałkowskiej zostanie złożony projekt ustawy, o której dzisiaj mówimy, wraz z podpisami. Pani marszałek te podpisy przekaże do Państwowej Komisji Wyborczej celem weryfikacji, czy jest wymagana liczba 100 tysięcy podpisów. I wtedy, jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, jeszcze przed wakacjami powinna być ta ustawa procedowana. Jak się zakończy, my trzymamy kciuki.